Najpierw w różnych częściach miasta pojawiły się tajemnicze plakaty. Co popłynie? Włącz. Niech popłynie. Teraz już wiemy, wszystko się wyjaśniło. Zadaniem tego systemu identyfikacji wizualnej jest budowa tożsamości miasta. Dzięki temu Państwo jako mieszkańcy będziecie mogli w jasny i prosty sposób identyfikować się ze swoim miastem i utożsamiać się z nim. Przedstawimy Państwu nowe logo Konina. Konin, tu płynie energia. 21 października zmienił się cały system wizualizacji miasta. Od tego dnia logo Konina stało się tożsame z kierunkiem, w którym podąża strategia rozwoju miasta. W kierunku zielonej, czystej energii. Zmienia się Konin. Zresztą zmieniamy go już od 2 lat. Mam nadzieję, że mieszkańcy pozytywnie odbiorą to nowe, piękne logo, które zostało opracowane w ostatnim czasie przez Wydział Strategii i Marketingu Miasta przy współudziale Agencji Reklamowej. W Koninie w przeciągu choćby ostatnich kilku miesięcy dokonało się wiele zmian, które świadczą o tym, że nowa strategia miasta to nie tylko plany. To już się dzieje. Ulicami Konina jeżdżą elektryczne i hybrydowe autobusy MZK. Trwa budowa największej farmy fotowoltaicznej w regionie. Zmienia się także sam wygląd miasta. Wystarczy przejść się uliczkami Konina, pospacerować alejkami w parku miejskim. Konin to już nie miasto przemysłowe, zanieczyszczone. To miasto, w którym czysta, zielona energia stała się motorem napędzającym do działania. I dzięki niej Konin będzie mógł dalej się rozwijać. Patrząc na nowy system wizualizacji miasta, widzimy tą energię. Tu płynie energia kreatywnych ludzi, tu płynie energia odnawialna. Konin, zielone miasto energii i wszystkie wartości, które za tym stoją, wszystkie elementy składowe, chcieliśmy odzwierciedlić historię, którą opowiada strategia, założenia strategii, intencje strategiczne, to co miasto chce osiągnąć, jakie ma być w przyszłości. W związku z tym naturalną konsekwencją było znalezienie takiej reprezentacji wizualnej, takiego znaku, takich elementów systemu identyfikacji wizualnej, żeby to bardzo dobrze odzwierciedlić. A gdzie będziemy mogli zobaczyć nowe logotypy Konina? Mam nadzieję, że wszędzie. Nowe logo będzie wykorzystywane w przeróżnych materiałach, w materiałach biurowych, wszystkim, co funkcjonuje w urzędzie, w systemie identyfikacji, informacji miejskiej, na tablicach, również na plakatach wydarzeń kulturalnych, sportowych. Będzie w przestrzeni, na billboardach, pojawiało się w kampanii wizerunkowej, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Naprawdę w maksymalnym zakresie będziemy chcieli pokazywać naszą nową identyfikację, żeby wszystko było spójne, żeby język, którym się komunikujemy, był taki sam, żeby był zrozumiały, żebyśmy się mogli z nim wszyscy zacząć utożsamiać, identyfikować, żeby również na zewnątrz miasto wyglądało jako spójne, żeby widać było, do czego dąży. Konin to miasto historyczne z przepięknym herbem, który odzwierciedla legendę związaną z powstaniem miasta. I tak jak za herbem miasta stoi historia i tradycja, tak za wszystkim, co wyróżnia Konin spośród innych miast, stoi system identyfikacji wizualnej, czyli na przykład nowe logo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ ma to na odbiór miejsca przez mieszkańców, turystów, odwiedzających. Ujednolica dokumenty, określa zasady promocji miasta, integruje społeczność lokalną wokół zdefiniowanych w wizualnych znakach wartości miasta.
Stare logo przestało być spójne z nową wizją Konina. Poprzednie logo, które mówiło Konin witaj, właściwie nie mówiło nic. Można było je zastosować do każdego miasta w Polsce, do każdego miejsca w Polsce i mogło mówić witaj. I co mówi słowo witaj? Tak naprawdę no fajnie, że jesteś i tyle, tak? A my dzisiaj chcemy pokazać, że Konin to miasto, w którym płynie energia. Płynie energia mieszkańców, płynie energia elektryczna, płynie energia do działania. Mamy rozmach inwestycyjny, o którym mówimy i który widać. To jest ponad 300, prawie 350 milionów pozyskanych środków zewnętrznych, więc chcemy pokazywać, że tutaj jest energia, że tutaj warto inwestować, bo można po prostu zaczerpnąć tą energię, nawet dosłownie, ponieważ z ziemi za chwilę zaczniemy ją wydobywać. Nowe logo od teraz będzie stale towarzyszyło mieszkańcom Konina na stronie internetowej miasta, na ogłoszeniach miejskich czy plakatach informujących o ciekawych wydarzeniach. A jakie wrażenie wywarło na prezydencie Konina? Ja jestem usatysfakcjonowany, dlatego że to logo opowiada nam historię miasta, opowiada nam proces, ilustruje proces, który właśnie tutaj przebiega. Mamy tutaj do czynienia z energią ludzi, mamy tutaj do czynienia z procesem transformacji energetycznej, gospodarczej, ale i społecznej. Myślę, że to nowe i świeże logo spotka się z pozytywnym przyjęciem wszystkich tych, którzy będą w naszym mieście mieli jakiś interes do załatwienia, nowych, mam nadzieję, inwestorów, ale i przede wszystkim mieszkańców, że to nowe logo będzie polubione przez naszych mieszkańców. Jak widzimy, za nową strategią rozwoju podążają zmiany wizerunkowe miasta. Zielona, czysta energia to teraz znak rozpoznawczy Konina.